Witam Was w drugim odcinku, gdzie skupimy się nad ćwiczeniami na mięśnie brzucha, na mięśnie proste brzucha, na mięśnie skośne brzucha. Będzie to takie podstawowe, proste ćwiczenie na tę partię ciała. Będzie to ćwiczenie główne skierowane dla kobiet, które powiedzmy nie są wysportowane, mają lekką nadwagę i na początku powiedzmy swojej kariery właśnie z tym systemem, wykonanie innych ćwiczeń na mięśni brzucha, które tutaj pokażę, może sprawiać im powiedzmy problem, tak? Zaczynamy. Gumy oporowe w kolorze czerwonym, które są w standardzie. Na początku wykonam to ćwiczenie, a później opiszę, jak należy je wykonywać w sposób prawidłowy. Będzie to takie właśnie ćwiczenie. I teraz tak, żeby przystąpić do tego ćwiczenia, żeby było ono jak najbardziej efektywne dla Ciebie, proszę zwrócić uwagę. Nogi, kolana lekko zgięte, kręgosłup nie w ten sposób, tylko troszeczkę bardziej wygięty w ten sposób w kształcie łuku, gumy oporowe na moich barkach, lekko nawężone, sylwetka ciała lekko pochylona i robimy ćwiczenie. Jeżeli robimy w ten sposób, to pracują mięśnie proste brzucha. Jeżeli robimy w ten sposób, czyli staram się łokciami dotknąć mojego stawu kolanowego, to pracują mięśnie skośne brzucha. Jeżeli masz na przykład gumy oporowe w kolorze czarnym, to bardzo dobrze. To samo ćwiczenie wykonam teraz właśnie z gumami oporowymi w kolorze czarnym. Jak widać, stawiają już one dużo większy opór i raczej będą one na pewno skierowane dla mężczyzn niż dla kobiet, ale także pokażę to ćwiczenie z gumami oporowymi w kolorze czarnym. Kolana lekko uchylone, sylwetka ciała lekko, kolana lekko zgięte, sylwetka ciała lekko pochylona, mój kręgosłup w kształcie łuku, tak, i ćwiczę. Mogę ćwiczyć mięśnie skośne brzucha. W następnym odcinku skupimy się także nad mięśniami brzucha, ale pokażę już Wam inne ćwiczenie dla osób, powiedzmy, w cudzysłowie, troszeczkę bardziej zaawansowanych. Dziękuję.